Jednym z indywidualnych środków obrony przeciwchemicznej przed środkami trującymi jest maska przeciwgazowa, która ma za zadanie ochronę dróg oddechowych, twarzy i oczu. Rysunek przedstawia maskę przeciwgazową typu ogólnowojskowego. Maska przeciwgazowa składa się z następujących części: maski właściwej, rury łączącej, pochłaniacza i torby nośnej. Pochłaniacz jest to metalowa puszka, na której są wytłoczone poprzeczne karby w celu zwiększenia odporności pochłaniacza na uszkodzenia mechaniczne. Pochłaniacz posiada pokrywę z wkrętem, mającym gwint do połączenia go z rurą łączącą i dno z otworem dla wlotu wdychanego powietrza. Zadaniem pochłaniacza jest oczyszczenie powietrza od środków trujących. Pochłaniacz wewnątrz zawiera węgiel aktywowany, służy do zatrzymywania na powierzchni dużej ilości kanalików środków trujących. Granulki chemiczne służą do pochłaniania par środków trujących, które słabo zatrzymywane są przez węgiel aktywowany. Sprężynki dociskające. Filtr przeciwdymny oczyszcza powietrze od zanieczyszczeń mechanicznych i dymów napastliwych. Rysunek przedstawia proces oczyszczania zatrutego powietrza przez poszczególne warstwy pochłaniacza. Czarne kuleczki oznaczają cząsteczki gazu, białe powietrze. Tak wygląda praca jednego węgielka w dużym powiększeniu mikroskopowym. Drobiny gazu więzną na powierzchni kanalików. Część twarzowa wykonana jest z gumy o kształcie głowy ludzkiej. Posiada ona komorę zaworów wykonaną z blachy i służącą do rozdzielania prądów wdychanego powietrza. Dokładne przyleganie maski właściwej do twarzy zmniejsza przestrzeń szkodliwą. Przy wdechu podnosi się zawór wdechowy, a zawór wydechowy jest zamknięty. Dokładnie oczyszczone powietrze dostaje się przez rurę łączącą i zawór wdechowy do płuc. Przy wydechu sytuacja jest odwrotna. A teraz przypatrzmy się, jak wygląda proces oczyszczania się zatrutego powietrza i oddychania w masce przeciwgazowej. Wdech. Wydech. Ten sam proces pokazany w całości. Wdech. Wydech. Podczas akcji w terenie mogą się zdarzyć wypadki uszkodzenia maski. Musimy wiedzieć, jak należy posługiwać się uszkodzoną maską. I co się mogło stać? Uszkodzony pochłaniacz. W wypadku uszkodzenia pochłaniacza otwór należy zatkać dłonią, szmatą, gliną lub chlebem. Opuścić teren skażony albo wymienić pochłaniacz. Uszkodzenie części twarzowej. Uszkodzone miejsce przyciskamy dłonią. Uszkodzenie rury łączącej. W takim wypadku zamykamy oczy, wstrzymujemy oddech, wyjmujemy z torby pochłaniacz, odkręcamy rurę od maski i pochłaniacza, a bezpośrednio do maski przykręcamy pochłaniacz. Robimy głęboki wydech i otwieramy oczy. Poszkodowanego należy wyprowadzić najkrótszą drogą z terenu skażonego. Rysunek przedstawia sytuację w terenie skażonym. Źródło gazu. Gaz. Człowiek w uszkodzonej masce znajduje się tu. Nie wolno w żadnym wypadku opuszczać terenu skażonego, idąc zgodnie z kierunkiem wiatru.
Nie powinno się iść również pod wiatr, gdyż idziemy wprost na źródło gazu, gdzie jest największe stężenie par trujących. Najbardziej wskazanym jest kierunek w bok od źródła gazu. Pamiętajmy, że właściwe i umiejętne posługiwanie się maską przeciwgazową daje nam pełną gwarancję bezpieczeństwa przed środkami trującymi.